poprzednim odcinku zostaliśmy zatrudnieni na farmie u Wiesia. I jadąc do punktu zawozu jabłek zostaliśmy zatrzymani przez policję. Przypominam również, że macie szansę, żeby dostać się do nas na serwer. Wystarczy zostawić łapkę w górę, jakikolwiek komentarz pod tym odcinkiem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale. I w następnym odcinku zrobimy losowanie pierwszej takiej osoby, która do nas dołączy na serwer. Ja teraz... Nie! No, nie! Ty masz prawko, nie? Już, panie władzo, chwila! Zgaś silnik, ręce na kierownicy, kolego. Kierowco. No już, chwila! Niecierpliwy ten policjant, coś. Dobra, w porządku. O, nasi ty. 152 John Brown. Zna pan powód zatrzymania? Lincoln, no, pan naszego busa zatrzymuje. To jest nasz bus. Co? To masz na sieć. Czemu pan pulsa zatrzymuje? No przekroczyli prędkość, panowie. No jak to? Ale ta autostrada, to tu szybko się jeździ. No właśnie, szybko tu można jeździć, panie. No ja rozumiem, ale jechaliście szybciej niż wszyscy. Jak to 80 miałem na liczniku, no? Panie. Pokaż pan na fotoradarze? A pan pokaże. Dobrze, panie kierowco, to proszę opuścić pojazd, zapraszam do radiowozu, pokażę nagranie. Ja cię... Jeziu chyście, przepraszam. Do szefa, my zaraz będziemy. Do szefa? Ale po co po szefa? On właśnie wyciągnie, on ma znajomości tu. Aha, no dobra, dobra, to czekamy. Umiemy jeździć, dobra, to szybko, o szybko. Dobrze, mam jeszcze prośbę o ukazanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu OC. OC. Dobrze, chwila. Weź poszukać schowku, to chyba powinno być, nie? Dobra, ja ci pomogę szukać. Ej, Lee, bo my, Lincoln, nie mamy ani szyby przedniej, lewej nie mamy światła przednich, rozwalimy nam się światła. Lincoln, a ci pokazali ten? To przekroczenie? Przekroczyłeś serio, czy nie? No 120 było, to jest 120. To jest 100 na godzinę, on jechał 120. Aha, no chyba, że tak. 2 km przekroczył. Pisze, że będzie mandat $300. O, tam auto jedzie, auto przekroczyło prędkość. Na razie mam tutaj sytuację, szybko jadą, panie! Mogę... Wszyscy! Ale szczerze, wiecie co? Bo wy mnie wkurzacie swoim zachowaniem. Ale nie, poczekaj! Robią napady, robią wszystko, a my jedziemy normalnie do roboty. Wie pan, że to jest rolnika samochód. Ale wiecie, od kogo my jesteśmy? Od rolnika. Wiecie, kogo to jest samochód? Rolnika. No, dzwoń do rolnika, dzwoń do właściciela w takim bądź razie. To nie ma problemu, panie. No dobra, za chwilę przyjedzie, to sobie pogadamy. Bo my w sumie, szczerze, nic nie wiemy o tym samochodzie i nic wam nawet nie możemy dać, bo to nie jest nasz samochód. No dobrze, to, ale to dlaczego podjęliście pracę w aucie w takim stanie, który nie ma przedniej szyby i jednej lampy? On... Dobra, nie skomentuję tego, po prostu poczekajmy. O, przyjechali! To raczej nie rolnik z takim autem. O, są! Jasny gwint. Dzień dobry. Cześć, szefie. Dzień dobry. Chyba kolego poznajesz. Może i poznaję, proszę pana. Czy to jest pana samochód? Kolejny. Na boczek zapraszam. Nie, zapraszam do retriewozu, proszę pana. No. To chyba się nie powiem. Michael. Co? Michael, idź. Co to będzie robić? Nie wiem, a ty masz prawko w końcu? Nie sprawdzili ci nawet prawa jazdy? No nie. Gram na czas. Na zwłokę. Dobra, czekaj. Ej, cofnij trochę do radiowozu, żeby się podsłuchali. Kuźwa, nie słyszę go. 50 gram. Ej, słyszałeś? Coś tam gram. Daj mi na próbę, daj mi na próbę. Daje Gieta! To on przekupuje policjantów tym! Dlatego on tak załatwia wszystko. Bo otwiera bagaj, mi butelkę przygotowaną do tłoka. Co oni to wyciągają? Nie wiem, butelkę plastikową, nie wiem, wodę? Wodę piją. Daj bucha, nie wszystko sam wyjarasz. Widzicie firmę Deludamol i was nie ma. Okay. Widzicie firmę Deludamol i was nie ma, powiedział. Weź swoich ludzi, bo wiesz, to, że ja ci nie zatrzymałem, nie zastrzeżeni ci nie zatrzymałem i inni. Następnym razem weź chociaż jakieś fake prawo jazdy dla tych kierowców, bo nie wiesz, tego z prawa jazdy to średnio wiesz co chodzi. Dobra, na spokojnie. Dobra, panowie, jak my odjedziemy, wy możecie odjechać po nas. Okej, dobra, dzięki wielkie. No, chłopaki. No szefie, jeździliśmy serio normalnie, z zasadami prawymi, no. Ja rozumiem, ale wiecie, że prawo jazdy to by wypadało mieć, bo to, że ja trafiłem na... Ale ja mam prawo jazdy, szukałem długo tego. A to pana znajomy był? Powiedzmy. Aha. Kurwa. Co jest? Co to było? Dobra, jedziemy. Odjeżdżajcie. Ty, co to było? Ja pierdzielę, to jest jakiś western. Kolejna policja. Ty, ale ktoś przejeżdżał i strzelał? Ktoś przejeżdżał i strzelał, czy co to było? No nie wiem. Ej, szczerze? Ja mam wrażenie, że na tym Paleto i Sandy dzieje się więcej niż w mieście. No, też mi się tak wydaje. Ale słyszałeś, co on powiedział? Deludamol i nie zatrzymujecie moich samochodów, czy coś w tego stylu. Więc no, już nas raczej policja nie będzie zatrzymywała, czy coś. Nie wiem, co on im przekupuje, czy coś. No nie wiem. Gdzie to jest zjazd? Lewo, o tu chyba. Dobra, tu co auta jakieś stoją w sumie, to pewnie tu. Są jakieś maszyny, to tu. Z losy. Wygląda to, że tak powiem, dobrze. A, szef. Gdzie jest szef? Ty, gdzie jest szef? Stąd z tobą nie przyjechał? Szef? Nie. A nie wiem, nie mógłbyś nas oprowadzić, co my mamy zrobić z tymi kartonami, bo szef nie wiemy, kiedy przyjedzie, abyśmy mogli zacząć to robić w sumie. Tak, kartony to żaden problem, dobra. To weźcie tylko ten van stop. Bo niestety nie tutaj, bliżej tego budynku tutaj. Tak, będzie git? Dokładnie, ta. Okej, dobra. I gdzie mamy, no, w sensie mamy tutaj, tu będzie punkt i my tu mamy to przenosić, tak? Przenosić, tylko pokażę jeszcze gdzie, dobra? Chodźcie za mną i to będzie żaden problem. O, ptaki. Dali tutaj ostatnio jakąś fabrykę, jakoś przetwornię, kiwie nagle opadają cały czas. Kurde, chyba jedyny ogarnięty mniej więcej człowiek, który gra coś sens. Tutaj, do Stefana. Cześć, ja się wszystkim zajmuję tutaj. Okej, dobra, rozumiem. To dziękujemy bardzo. Żaden problem, w razie czego... będzie tam gdzie zrobione. Dobrze, cześć. Dobra, chodźcie, szybko to robimy. Ej, a wy nic nie robicie, że wy tak stoicie przy tym aucie? Właśnie my obijacie się, to chodźcie z nami, zrobicie te pudełka, szybciej pójdzie. Nie jeszcze do ciebie. No. Chcesz z nami chluszczać, wiesz, na rozruch. Nie, dzięki chłopaki, ja się muszę na robocie skupić. Nie w pierwszy dzień, nie chcę podpaść. Ale możecie nam pomóc, no. Dobra, pomogę. Dobra. Chodźcie, idziemy szybko. Tak, lecimy z tymi. Ej, powiem wam, że mega fajna ekipa jest na tej farmie. W sensie fajnie ludzie tutaj odgrywają wszystko. Mega mi się to podoba. A, bo to mu się podaje, tak? Proszę. O, zabrał. O, gitara. Minęło około 15 minut i cała robota była zrobiona, więc pojechaliśmy z powrotem na farmę, żeby poinformować o tym naszego szefa, czyli Wiesia. No, szefie, robota zrobiona. Zrobiona robota. Pięknie, zapraszam. Już wam tutaj przygotowałem jeszcze pod stodołą. No więc teraz jest 200, wy wiecie, że razem 200. Dobra, rozumiem, czyli tam to była zaliczka. Tak. Dobra, to dziękujemy bardzo. Jak coś, to przyjdziemy jutro, bo już się ciemno robi, nie? To jutro do roboty wrócimy. Ale fajny jest tutaj klimat taki domowy w tej robocie. Co, jedziemy do miasta teraz, nie? Jedziemy, no. Bo wiesz co musimy spłacić? Ubranka musimy... A, bo ty nie wiesz w sumie, bo ciebie nie było przecież. My musimy pojechać, bo razem z szefunciem wzięliśmy ubrania drillowe. Oj, ej stary, jedziesz do miasta? Stary? No, jadę do miasta. O, a podwiózłbyś nas? Mogę was podnieść, no. Dobra, to ci zaznaczę. A ty mieszkasz w mieście czy na wsi? Tak, ja w mieście mieszkam. A, okej, dobra. Wiesz co, ja ci powiem tak, historia wygląda tak, że ten szef, co jest aktualny wasz tutaj, jestem kierownikiem, to... Ogólnie to jest po jego bracie. A, że ta farma jest po jego bracie? Tak. A sytuacja wygląda tak, że... dobrym kolegą tego jego brata, no i tak się złożyło, że akurat tam byłem. I sobie tam pomagam im, nie? A, dlatego jesteś kierownikiem, po znajomości. No, ja tam w mieście mam swoje biznesy, wiesz? Ja mam w planach otworzyć swój warsztat samochodowy, wiesz? Szukacie może... gdzieś mieszkanka jakiegoś? Bo ogólnie szukam współlokatorów. Znaczy, w sumie my mamy już mieszkanie. Mamy takie... No, w sumie to namiot, no pod namiotem mieszkamy teraz. No jak na razie mam fajne mieszkanko. Jest miejsce dla 2 osób jeszcze. A mam jeszcze jednego. A tylko, że nas jest 3. No jeszcze się ogarnie jakiś materacyk. Jakąś kanapę masz? Jest. A ile chciałbyś za takie, za noc na przykład? Ja mam powiem tak, z 50 dolków mi wystarczy. Po 50 dolów? No dobra, możemy tak zrobić, bo w sumie to lepsze niż mieszkanie pod namiotem. Sprawa pomowy, jak będziecie szukać jakiejś robótki, za niedługo otwieram warsztat samochodowy, takiej lepszej, płatnej. Znaczy ja tam się w sumie trochę średnio znam na mechanice, tak naprawdę to w ogóle. Zawsze można nauczyć, mamy też praktykantów, nie? A, no chyba, że tak. No dobra. O, dzień dobry. O, my do pana w zasadzie. Macie ten? No właśnie jest problem, bo nie mamy tego. Jest problem, bo nie da się tego w sensie zdobyć na ten moment. Jak się nie da zdobyć? Wiesz co, no szemrana akcja, trochę nie da się tego zdobyć, ale możemy ci stary zapłacić za te ubrania po prostu, tylko nam powiedz ile by to kosztowało. Ale ja nie chcę pieniędzy, ja mam dużo pieniędzy, mi niepotrzebne to jest. Ja potrzebuję tematu. No ale, no to, no nie wiem, no nie ogarniemy ci, no to nie wiem. Jak nie ogarniecie? Musicie. No ale inna jakaś opcja, nie wiem, kasa, coś? Kasa nie. Możemy się mówić tak, że po prostu dostaniecie więcej czasu na ogarnięcie tego. No a jak nie ogarniemy? No to będziecie mieli trochę problemy. Aha, trochę problemy będziemy mieć. A... No to znaczy no... trochę. To znaczy trochę problemy. Trochę? O, dobra, schowaj, okej. Rozumiem, dobra, sorry, już się nie śmieję. Dobra, no. Ogarniemy ci, ale ile mamy na to czasu? Ile byście potrzebowali? No parę dni, tylko byśmy potrzebowali też kontakt do ciebie w sumie, jakiś numer telefonu. Macie telefon? Nie. Ja wam zapiszę na kartce swój numer telefonu, jak będziecie mieli telefon, zadzwonicie. Dobra, spoko. Dobra, to jak coś to w kontakcie, nie? Tak. Dobra, trzymaj się. Na początku wygląda takiego uposia trochę. W sensie, próbował być straszny. Ja myślałem, że on wygląda po prostu, że próbuje wyglądać strasznie, ale jednak jest trochę straszny. Ej, stary, musimy podjechać jeszcze po telefon jakiś gdzieś, nie wiem, do T-Mobile'a czy coś. Ogarniemy. Zostało mi $25, 3 serca, 1 młotek. Dosyć biednie wygląda, szczerze, to moje EQ teraz. Trzeba coś odwalić grubego, no, żeby więcej tej kasy zarobić. Wszystko, jeżeli chodzi o te telefony. I teraz tak, na ten dom jedziemy, nie? Ta, na chatę, no. A na twoją chatę? W ogóle jak wy się nazywacie? Jak masz na imię? Ja jestem Larry, a to jest Lincoln. Larry i Lincoln. Ja jestem John. Siemanko. Cześć John, miło ci cię poznać. O, ma telefon. A to nie jest szemrana jakaś dzielnica czy coś? Może taka dziwna ta ulica. Nie, panowie, to jest wszystko spokojnie. A ty mieszkasz z kimś, czy mieszkasz sam? Samemu. Dobra, czyli co, teraz będziemy tutaj se kimać. Mogę ja jeszcze tu się rozłożyć, czy coś? Ta. Dobra, no to jutro coś ogarniemy. Dobra, to dzięki za dzisiaj, dobra. Trzymajcie się. Siema, dobranoc wszystkim. Dobranoc, ja się idę umyć. I ten dom to jest nasze aktualne zakwaterowanie, ale oglądajcie odcinek do końca, bo to co się stało na końcu, to jest dopiero katastrofa. Dobra, jak dobrze pamiętacie, to w poprzednim odcinku zostaliśmy przyjęci do domu naszego kierownika z farmy, do Johna, więc chłopaków nie ma, chyba że obdzwonię ich. Kurde, ja mam numer tylko do Johnego i do drillowca, więc... To dobra, zadzwonimy do Johnego i gdzie on jest na mieście. Halo? Halo? Jesteś na mieście gdzieś? No właśnie, jadę do domu. O, dobra, okej, dobra, to jak coś, to się widzimy zaraz. Dobra, siema. Dobra, zaraz przyjedzie John, to coś porobimy na mieście. Pewnie na farmę znowu pojedziemy. W sumie nie sprawdzałem tej chaty, czy coś tu jeszcze może być. O! Ty, szafka? Ja mam dostęp do niej? O kurde, co jest? Chłopa 50 marychy. Ej, widzowie, ty, bo tak sobie teraz myślicie przypadkiem nie wziąć tej marychy, bo byśmy mogli oddać drillowcom za ubrania i za, ale dobra, biorę, ale to szybko, bo on zaraz ma przyjechać podobno na chatę, więc... Nie! Pełen ekwipunek! Jak to? To ile to waży? To ile mogę wziąć? 20 chociaż? To za siebie zapłacę. Dobra, mogę więcej? 10? No nie mogę? To co ja mogę tu wywalić, żeby mieć więcej? O! Podjechał! Słyszę, że przyjechał. Dobra, nie. Kurde, wziąłem to, dobra. Gdzieś tu jeździ, go słyszę. O! Siema! Ej, stary, ogólnie to pamiętasz, co rozmawialiśmy z tymi drillowcami? Ty byłeś wtedy z nami? To dawaj tam podjedziemy jeszcze na sklep, bo muszę z nimi pogadać. Tylko zadzwonię do nich w sumie, czy są. Halo? Halo? Jesteście na sklepie może? Jesteśmy. Dobra, to podjadę do was, mam to, co miałem mieć. Masz? Mam, udało się ogarnąć. Dobra, to my czekamy. Dobra, trzymaj się. Trzyma. O, dobra, będę, chociaż ja kwita. Dobra, udało się ogarnąć. Co prawda mam 20, mam tylko za siebie zapłacić. Chłopaki ci tam później dostarczą. Także będziemy, chociaż ja będę kwita, nie? Tak, to jest mój kolega, a tutaj z Londynu przyleciał, tego go nie było. Siemanko. A my się pod klubem wtedy widzieliśmy. A to ty? No to ja, tylko że się trochę zmieniłem, w sensie on mi ciuchy dał, pomógł mi trochę. Ja mu opowiadam. A was jest 2 tylko? Więcej nas jest. No troszeczkę. Aha, dobra, jak coś to mam do was numer telefonu, jak coś to będziemy się zgadywać. Nie, tu ci na ziemi położę, tak. To sobie weź. Dobra, nie ma sprawy, dobra, trzymajcie się. Weź mi daj numer telefonu. A, już ci daję. Jak będziesz miał jakieś problemy, zawsze możesz do nas zadzwonić. O, dzwoni mi, dobra, 435. Dobra, to jak coś to będę dzwonił, nie? W kontakcie jesteśmy. Tak. Siema. Jasne, siema. Dobra, ogarnięta sprawa, już jestem czysty, nie mam żadnego długu. Mam $25 na koncie. Telefon, młotek, 3 serca, coraz lepiej to wygląda. Dobra, możemy lecieć teraz na farmę, już jestem ready. Na 98% otwieramy warsztat samochodowy, więc... O, ale to w Sandy gdzieś tutaj otwieracie? Tak. O, no to fajnie, fajnie. Dobra. Dobra, dzięki. Łej! Łej! Co ty? Panie, chory jesteś. Jezu, przepraszam za niego. Co ty zrobiłeś? Co wy? Potrąciłeś żonę szefa. Jezus, wszystko dobrze? Jezus, moja noga. Chyba mi rzepka uciekła. Dobra, chodź kierownik. Co ty zrobiłeś? Czemu ty ją potrąciłeś? Co ty, nie widziałeś jej? No nie widziałem właśnie, taki problem. Jezus Maria. Dobra, gdzie jest Wiesiu? Nigdzie go nie ma, to nie wiem. O! Na obiad. Dobry. Dzień dobry, szukamy Wiesia. Wiesia pewnie z tyłu przy stodole stoi. Zaraz zawołamy, chodź babka. To idź zawołaj, ja obiadek będę robił. No. Dobra, to gdzie mamy poczekać, czy coś? Tu mam stać? Poczekajcie se w salonie tam, za niedługo mam herbatkę przygotuję tutaj, coś tutaj. Dobra, dziękujemy bardzo. Dzięki. I ogolę se ziemniaka. Co ona zrobi? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Tu se chłopaki stoją, tam robią traktora. Ty jakiś mechanik. O! Wiesiu! Witam ciebie! Cześć Wiesiu! O, co tam sobie kupiliście? Coś fajnego? No w sumie za $200 to ogarnęliśmy sobie jakiś telefon używany, także możesz mi swój numer podać w zasadzie, to sobie ciebie wklepię. No, my do ciebie przyszliśmy teraz, żeby się zapytać w zasadzie, bo dzisiaj jestem sam, nie? Dzisiaj chłopaków nie ma, ale przyszedłem się zapytać, jaką masz dzisiaj dla nas do roboty. Słuchaj, traktorem umiesz jeździć? No, traktorem mogę jeździć, mogę. No to super. Będziesz miał, słuchaj, do zrobienia takie pole małe. Także no. I słuchaj, oferuję ci dzisiaj za to, słuchaj, $500. Okej, $500. No, za taki potężny dzień roboty, rozumiesz? No rozumiem. A co mam z tym polem zrobić? I tam jest taka maszyna, kultywator podłączony, no i musisz je właśnie tak jakby zakultywatorować. Takie brum brum z tyłu, tak jak bru ziemię, tak wiesz. Aha, rozumiem. No dobra. No. A to, bo teraz widzę, że zaczął padać deszcz, to pogoda nie ma na to wpływu, to mogę w deszczu we wszystkim robić? Bo nie wiem, czy... Nie wiem, czy się nie zrobi błoto przypadkiem na tym. No właśnie zrobi się błoto. Tu! O, co to za auto? Co jest, jakiś bogaty twój pracownik? Oni mają gnaty! Masz schowek gdzieś jakiś, czy coś? Co, ty chcesz ich rozwalać? Mam ich rozwalać młotkiem? Ja mam młotek tylko! Czekajcie, stójcie! Wyjdziemy, chodźcie, wyjdziemy! Gdzie wyjdziemy? Dobra, biegniemy do schronu! Podskocz, Wiesiu, podskocz! Ale to trzymacie! Wszyscy do salonu. Przecież oni współpracowali z Wiesiem, to dlaczego go teraz, nie wiem, najeżdżają czy coś? Pójdźcie być cicho. Dobra, spokojnie. W czym mogę pomóc? Dobra, sprawa, widzę, że tutaj dużo gości jest. Z tego co wiem. Czekaj, się odejdę. Ci mi się przypomniało jedna sprawa. Żeby oni mnie zobaczyli. SMS-a, jak się pisze tutaj SMS-a? Atakują farmy, mafia, szybko! Onil, farma. Dobra, nie zobaczyli mnie. Dobra, ale czego wy w ogóle chcecie? O co wam chodzi? O co wam chodzi, panowie? Więc tak. Wiesz, o co chodzi? Nasze, co federalni, nam zniszczyli. Ale przecież to nie jest wcale moja wina. To oni wam to spalili, nie ja. Wydałeś nas. No bo oni mi grozili, że Michalinkę do więzienia wsadzą i że całą rodzinę wszystkich pracowników zamkną w farbę, ja się bałem. A to dlatego ten cały wjazd był. Właśnie jedyną opcją, co ci pozostało, to no, z tych wszystkich drzewek, co tu są, przerobić po prostu je na farmę zioła nową. Ale ja nie chcę do tego wracać. No to jest twoje jedyne wyjście. Drugim wyjściem, nie, są dwa wyjścia. Drugie wyjście jest spalenie całej twojej farmy. A co? Nie, proszę, to mój cały dobytek z dziada pradziada. Z chęcią to zrobię. Jezus Maria. Z chęcią spalę tą twoją farmę. A ile mam czasu na wybór? No chwilkę. Dosłownie chwilkę, bo ludzie są... Dobra, zgadzam się, ale panowie, spokojnie. Dobra, wyrzucam. No co panowie? To ja się zgadzam, no dobra. No, dobra, to jutro brzewka ścinasz przyściutkie. Tu jest. O kurwa, co się dzieje? Co? Drillowcy! Dziecko! Spadamy! Czekaj! O! Dobra! Gdzie wy jesteście? Gdzie są chłopaki? Dobra, nie wiem, rozwalę to jeszcze jednego. Gdzie oni są? Ty, leżą! Ty, rozwalili całą mafię! Ej, szybko, bo zaraz przyjadą posiłki, uciekajcie, uciekamy! Wsiadam, go! Dobra, niech już pojedzie z nami, no trudno. Ej, ten jeden w ogóle zaspał totalnie, on się nic nie zrobił, on, nie wiem. Nie było go totalnie, w innym świecie był. Nie wiem, dwóm ostrzeliłem łeb, kuźwa, swego muszkietu, stary. Człowieku, to co ty zrobiłeś? Teraz będę miał jeszcze większe problemy. Jak jeszcze większe problemy? Co ci zrobią? Palą mi całą farmę, człowieku. Przez to, że ich zastrzeliłeś. Co ty na to, no? No może tak być, ale może tak nie być, no spokojnie, wieś, już się nie martwmy na zapas, nie? No. Jaki mam nie martwić? Ale... Mam się cholera nie martwić. No ale cieszmy się, że żyjemy, Wiesiu, cieszmy się. Wolałbym żyć i mieć moją farmę w całości. No i co byś zrobił? Zasadziłbyś im to pole i byś sad musiał sprzedać cały, byś musiał zrezygnować z sadu. No ale... No masz rację, no. Spokojnie, nie ma co się zawczasu martwić, tylko teraz pytanie, gdzie my w ogóle jedziemy? Złomowisko. Tutaj jest takie złomowisko, gdzie się ukryjemy. Dobra. Ty, a co z swoją żoną? O cholera. I z swoją... I ta druga babka to była twoja teściowa, czy kto to był? Ta teściowa. Chyba się w piwnicy schowała, wiesz? Znaczy w sumie i tak chyba wszyscy byli rozstrzelani, ale gorzej jak mafia przyjedzie tam jeszcze, nie z ekipą. Gorzej, jak Halinkę zabili. No, chodźcie, tu się schowamy. No to może, nie wiem, wrócimy za pół godziny, my sprawdzić, czy oni żyją tam wszyscy, nie? Dobra. To przeczekajmy tu chwilowo. Pasuje. Dobra. Czekajcie, ja się idę odlać. Ja muszę odchłonąć, ja też. Ja se kurwa zajaram, kurwa, bo wkurwiony jestem, hapę. Potrzebujecie jeszcze pomocy? Już git, ale możecie podjechać na złomowisko. Dobra, niech przyjadą im podziękuję za tę robotę, bo mnie odwalili mega zajebisty numer. Powiem ci, Wiesiu, wszystko dzięki twojemu muszkietowi, tak szczerze. O, uratował nas. No, mega fajny. O kuźwa! O kurwa! O nie! Nie no, spokojnie, zaraz wstanie przecież. Na chillku. Kierownik! Cholera, wstawaj! A jeżeli chcecie być sprytniejsi niż cała reszta, to naprawdę mnie teraz posłuchajcie. Instant Gaming to jest strona, gdzie możecie kupować gry o wiele taniej. Link do strony znajdziecie w opisie, ale teraz popatrzcie. Na Steamie GTA V kosztuje prawie 130 zł, natomiast na Instant Gaming jak wejdziemy widzimy 51 zł i 23 groszy. Jest to o wiele tańsza cena i możecie tutaj zaoszczędzić naprawdę dużą ilość pieniędzy. Na stronie możecie także zarobić pieniądze, na które możecie kupić sobie po prostu gry, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie link w opisie. Ej, jedzie... Ej, jedzie... Ej, czarne auto jakieś jedzie! Czarne auto jakieś jedzie! A, to drillowcy! Ej, to drillowcy! Żyjecie? Siema, żyjemy! Wszyscy cali jesteście? Uratowaliście nas! No... Żyjecie wszyscy cali? Tak! Mówiliśmy, że będziecie potrzebować pomocy, żebyście... No, powiem wam, że jestem w szoku. Jestem w szoku, co żeście zrobili. Kto z was ma taki wzrok snajpera? Dobra, następnym razem będzie nas więcej. A co z Halinką? A widzieliście, co się stało z Halinką? Nie wiem, z tym? Nie. Widzieliśmy tylko jakichś dwóch pracowników, którzy biegali gdzieś. Aha, to może oni w piwnicy zostali. Dobra. Do piwnicy się pewnie schowali. Ktoś tu brzegu. Halinka! O! Halinka! Co wy to robicie? Słuchajcie! Spalili! Co? Cały dom spalili! Spalili naszą farmę! Cały dom? Halinka, jak to? Dlaczego? Gdzie ja się teraz podziam? Co się stało? Farmę teraz spalili! Farmę i dom! Boże, co ja Co spalili? Ej, aż mi jest przykro autentycznie, bo to jest moja wina. Wiesiu, nie martw się, odbudujemy tą farmę, damy radę. Uklepać się. Ale ja wam... Kto to? No, pracownik chyba z omowiska. Czekaj, Wiesiu, nie wiem, gaśnicę masz coś, nie wiem, może pojedziemy to gasić, no. No mam gaśnicę. O, no dobra, no to lecimy to gasić, no szybko. Na straż pożarną czy coś zadzwonić? Jezus Maria, co oni mi zrobią z farmą? Nie no, spokojnie, zobaczymy. Damy radę, bezproblemowo. Tylko... Zwolnię, no. Zwolnij, no spokojnie. Ej! Jasna. Ty wybuchy tam są! O! Co jest? Odjedź! Wysiadam! Mafia tam... O, babka! Babka cicho, babka cicho! Ja mam broń. O, ciul. O. Tego chyba... Schowaj te gaśnice, chyba tego nie ugasimy. O. Wiesiu! Ja pierdolę. Wiesiu, masz mołotowa, spal im ten, dapsę, masz mołotowa. Szybko, bo oni tu rzucają obok nas, żeby oni tego nie widzieli. Oni są przed nami. Szukam w kieszeni. Ej, straż! Straż! Ta mafia odjeżdża teraz. Gaszą mu farmę! O ja pierdzielę. Panie strażaku, szybko, bierz pan gaśnicę, coś! Potrącili go! Wiesiu, będzie dobrze, spokojnie. Ty, babka, pali im dapsę! Dobrze, babka! Dobrze, babka, dawaj, jedziesz z tym kopsem! Dobrze, babka! Tu się, strażacy, tu się jeszcze pali, tu się auto jeszcze zapaliło! Ja nie mogę! Cała moje dobytek życiowy! Spokojnie, Wiesiu! Bądźmy szczęśliwi! Jabłeczniki sernikowe spalone, ja już mam dość! Wiesiu, spokojnie, nie martw się! Wiesiu, spokojnie! No podpaliło się! No to podpalił? Tak, każdy zdrowie! Panowie, na radę tą farmę uratować! Właśnie będzie coś z tym domem, chociaż farmą! Zaraz zobaczymy, ocenimy zobaczymy! Dobra! Dobrze! Wiesiu, odjedzie! A kto to w ogóle podpalił? Mafia to podpaliła, mafia! Mafia, też! Nie wiem, wezwijcie policję czy coś, żeby oni sprawdzili te samochody na przykład. Co? Co? Dobra, wezwijcie policję, ten... Panie Wiesławie, z tej strony kapitan straży pożarnej. No niestety... Dom jest w tragicznym stanie. Wstępne oszacunkowanie utraty własności to około $300 000. O Jezu. Mam nadzieję... Spokojnie, będzie musiał pan... Mam nadzieję, że dom jest ubezpieczony. Wiesiu, masz ubezpieczony dom? Ciężko u mnie to będzie odratować, ale no jest szansa. Pomóż jej. Wiesiu, masz ubezpieczony dom? Na lewo może mam ubezpieczony. Co to znaczy na lewo ubezpieczony? Co ma znaczyć na lewo? Nie ma na lewo ubezpieczonego domu, Wiesiu! Policja się nie przypierdzieliła tylko... Jedzie policja, właśnie jedzie policja. Wiesiu, ale wiesz, że najpierw to trzeba, żeby ci dom ubezpieczyli, oddali pieniądze, to ty musisz najpierw znaleźć sprawcę tego. Panie policjo! Mafia mi dom spaliła! Jedź, Wiesiu, z nimi na komendę, tam to wyjaśnisz. No, widzimy właśnie. Chodźcie, jedziemy, zgadamy się później, Wiesiu. Weź się ten... Życzymy powodzenia, wspieramy się i świadkowie nie chcesz, jadą już na komendę. No dobra, no to ja też jadę, Wiesiu, tak na komendę. To tylko on niech jedzie. Dobry wieczór. To ja jadę z Wiesiem, pojadę z Wieśkiem. Pamiętacie, ostatnio spaliliście taką farmę Maryśki, nie? No coś było, inny tam... No, to właśnie ich. Ja wam wtedy się wywaliłem 60 prowinną na nich. No. A to ich... Aha! To on, teraz się dowiedziałem, że on wydał mafię na komendzie i teraz przyjechali do niego. No dobra. To wszystko teraz ma sens, co on odwalił. John Brown, FBI. Zapraszam. Dzień dobry, Wiesław Paleta. Dzień dobry, a pan? Pana imię ja jestem Larry Serfinio. Okay. Dobrze, proszę pana. Poprowadzę przesłuchanie, dobrze? Dobrze, dobrze. Poprowadzę przesłuchanie, dobrze? Dobra. Też raz się przystaje John Brown, FBI. Panowie, tak na spokojnie, co tam się stało, proszę powiedzieć? Przedstawiliśmy całą sytuację policji i zostaliśmy wypuszczeni. Napiszcie w komentarzu, co powinniśmy zrobić mafii, czy powinniśmy się zemścić, czy nie. No i zostawcie ten znicz dla Wiesia w komentarzu. Ty zobacz, Wiesiu, że to gruba sprawa, bo do ciebie nawet policjanci z Los Santos przyjechali, bo to wszystko to są radiowozy z miasta, nie? To nie są szeryfi. O kurczę, pieczone. I to FBI jeszcze. Dobra, sekundkę, to tak. Imię i nazwisko jeszcze raz? Larry Serfinio. To proszę się zgłosić za 3 dni tutaj, albo na leży, albo tutaj na komendę, albo na komendę w Los Santos. Dobrze, zapraszamy. My powiemy, jakie są dalsze działania w sprawie. Dobrze, czyli za 3 dni mamy się zgłosić po prostu po więcej informacji. Tak, tak, tak. Dobra, to dziękujemy bardzo. To wszystko? Dobra. Tak, tak, tak. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Wiesiu, ale przecież ty ostatnio przekupiłeś policjantów. No tak. No to wiesz, nie chcę cię martwić, ale uważam, że ci policjanci tutaj są również przekupieni przez mafię. Wyobraź sobie, słuchaj, ty im dałeś parę tam gramów, bo widziałem, co ty im dawałeś, a to wyobraź sobie, co mafia im płaci, nie? Po co ja się odzywałem? A może ja nie wiem, ja zakończę tą farmę i zacznę w coś innego inwestować. No zobaczymy, co za czas pokaże. No może za 3 dni przyjdziesz na komendę i powiedzą ci, że ich złapali, ale no wątpię. No ja też w to wątpię, raczej nie ma możliwości. Dobra, no to co, lecimy do miasta? Kurde, powiem wam, że Sandy Shores takiej akcji chyba nie widziało od dawna. Mega grubo się porobiło. No to w następnym odcinku ogarniamy dla grubego jakiś nocek albo coś. Dobra, jedziemy. Już, siadam, jedziemy. Także zostawcie łapki w górę, widzowie, komentarz na dole, co Wiesiu powinien zrobić. Zostawcie subskrypcję, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!